Cześć, 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 witajcie kochani. Chciałem wam pokazać parę rzeczy tutaj w tym LibreOffice. Szczerze powiedziawszy, przed chwilą to znalazłem takie rzeczy. Tak, to jest denerwujące, że jeżeli nie przełączy się na język polski przez tutaj tools options i tutaj w tym language nie przełączy się na polski, to po prostu wstawia takie duże i to jest denerwujące. Ale chciałem pokazać inną rzecz, tylko sobie powiększymy tutaj czcionkę, może niech będzie taka nawet. Może jeszcze większa. Niech będzie 60. Coś takiego można zrobić. Dwukropek. Małpka. Nie. Widzi. Dwukropek. Może to trzeba z małej litery. Zobaczymy. Mapka nie widzi. Tak. Teraz znowu małpka nie słyszy. Dwukropek. I znów dwukropek, małpka nie mówi, dwukropek. To jest taka wschodnia przypowieść o trzech mądrych małpkach, że nie widź złego, nie słuchaj złego i nie mów złego. A skąd to wyciągnąłem? Otóż w Tools jest Autocorrect Options, jak jest przełączony na właśnie język polski, jest tutaj, mamy całą taką dwie kolumny i jest zestaw jakichś tam znaków, które tłumaczą się na jakieś ikony. I na przykład, co tu mamy? A może ten balon? Awokado. Balon, niech będzie balon. Okej. Dwukropek, balon. Dwukropek i już. Teraz dwukropek. Żyrafa, dwukropek, nie, to nie tak, może z dużej litery żyrafa ma być, zobaczymy. Nie, coś tutaj poknaciłem, jeszcze raz w tym Autocorrect option. Żyrafa. No niby tak powinno być. Coś nie zadziałało. Cancel. Jeszcze raz spróbujemy. Dwukropek. Żyrafa.
Nie. Nie wiem, dlaczego nie działa. Tus. A ten? Ctrl C. Ctrl V. No tak. A tutaj jakoś nie zadziałało. Dlaczego? Nie wiem. Ale w każdym razie jest taka zabawa. I można sobie to postawiać. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.